Chciałbym zacząć od takiego doświadczenia, które miało miejsce 20 parę lat temu. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki czas, kiedy zaczęły być bardzo popularne tak zwane szkoły rodzenia. To było coś nowego zupełnie. Niektórzy ludzie chcieli w to wejść bardzo szybko, widzieli w tym pewien sens, logikę. I pamiętam, że kiedy my spodziewaliśmy się narodzin Daniela, stwierdziliśmy, że też chcemy taką szkołę rodzenia przejść, żeby przygotować się, być razem przy tym wydarzeniu. I osobiście pamiętam, że dużo mi to dało, wiele nowych rzeczy poznałem, ale jakieś tam obawy, jak to będzie, gdzieś tam się tliły. I wiecie, kiedy zbliżał się ten czas, zastanawialiśmy się nad tym, jak to będzie, czy akurat gdy to się zacznie, to ja będę w domu. Wiecie, nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych. Nawet w domu nie mieliśmy normalnego telefonu. I więc ten kontakt był bardzo ograniczony. Ja wtedy pracowałem w kolportażu, często późno gdzieś tam wracałem. No i taki dylemat mieliśmy, ale bardzo się modliliśmy o to, żeby Pan Bóg tak sprawił, żeby kiedy to się zacznie, żebym akurat był. I wyobraźcie sobie, kochani, że był taki dzień. Wiecie, no, termin jest jakiś wyznaczony, ale dzieci robią różne dziwne rzeczy i nieraz wcześniej to ma miejsce, niż się oczekujemy. I rzeczywiście tak było, że pewnego wieczoru, 21, wracałem do domu, przekręciłem klucz w zamku, wchodzę do pokoju, a żona klęczy na tapczanie, mówi: musimy do szpitala. Wody poszły. Wiecie, myślę, że wielu z nas ma wiele takich doświadczeń, kiedy doświadczyliśmy Pana Boga. Kiedy w odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg reaguje. I to szczególnie w taki właściwy sposób, we właściwym czasie. Czy wierzycie w takiego Boga? Czy z takim Bogiem macie doświadczenia? Ja wiem, jestem przekonany o tym, że każdy z nas mógłby stanąć na tym miejscu teraz i opowiadać wiele takich doświadczeń, kiedy widzieliśmy taką Bożą dłoń, która nad nami spoczywała jako ta prowadząca nas, chroniąca. Wiecie, to jest dzisiaj skarb w naszym życiu. Wielu ludzi tego nie ma, prawda? W tych okolicznościach, w zdarzeniach, które są wokół nas. My mamy takie mimo wszystko poczucie pewnego bezpieczeństwa i ochrony Bożej, prawda? Wiemy, że nawet włos, który spada z naszej głowy, nie spada bez wiedzy naszego Boga. I to jest takie naprawdę komfortowe poczucie opieki kogoś wyższego od nas. Prawdopodobnie, drodzy, taką najtrudniejszą lekcją, jaką musimy na tej ziemi nauczyć się, to jest właśnie to takie całkowite poleganie na Panu Bogu. Zgodzicie się ze mną? Kiedy już mamy pewne doświadczenia za sobą, przychodzi to łatwiej, prawda? Ale jeżeli zaczynamy być może tą drogę z Panem Bogiem, to jest to troszkę, można powiedzieć, trudniejsze. Nasza natura jest raczej skłonna prowadzić nas do polegania na sobie samych, prawda? Próbujemy nieraz brać sprawy, które dotyczą naszego życia, w swoje własne ręce, mimo tego, że wiemy, że moglibyśmy się zwrócić do kogoś, kto może to lepiej od nas zrobić, prawda, czy podpowiedzieć. Nawet małe dzieci, drodzy, jest tutaj wielu rodziców, bardzo szybko chcą pokazać taką swoją niezależność od nas, prawda? Zauważyliście to nieraz? Kiedy coś tam chcieliście zrobić, podać, podtrzymać, ja sam, prawda, ręce wasze odsuwane na bok, bo ja chcę sama, prawda? I nieraz wypadałoby taki klosz położyć, który ograniczy ruchy naszych dzieci, bo gdzieś tam troszkę dalej może być już niebezpiecznie. Ale one uważają, że są w stanie na tym etapie życia już sobie po prostu gdzieś tam radzić i realizować swoje jakieś plany, nie zdając sobie sprawy z pewnych niebezpieczeństw. W pewnych, drodzy, rozsądnych granicach, kiedy te nasze dzieci dorastają, to jest coś takiego naturalnego, wręcz pożądanego, aby te dzieci brały odpowiedzialność za swoje decyzje, życie, prawda? Nieraz jesteśmy dumni z tego, prawda, że gdzieś tam coś osiągają i cieszy nas to, prawda, że idą w tym właściwym, dobrym kierunku, że chcą być odpowiedzialni. Ale, drodzy, w naszych stosunkach, relacjach z Panem Bogiem,
usiłowanie czynienia czegoś na własną rękę może okazać się bardzo niebezpieczne. Zgodzicie się ze mną? Być może nieraz nawet doświadczyliśmy tego, prawda, że gdzie nie skonsultowaliśmy czegoś z Panem Bogiem i spróbowaliśmy po swojemu, no to jakaś porażka, prawda, jakieś rozczarowanie, jakiś smutek, który się pojawił, nie to, czego oczekiwaliśmy. Pan Bóg oczekuje od nas oczywiście podejmowania odpowiedzialności za siebie, za nasze decyzje, ale ma świadomość tego, że bez Niego tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie uczynić dobrze. Otwórzcie Ewangelię Jana. Ewangelia Jana i tam w 15 rozdziale chciałbym takie dwa wiersze przeczytać. 4 i 5. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 4 i 5. Pan Jezus mówi tak. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Pan Jezus posłużył się takim prostym przykładem znanym Izraelitom, prawda, z winnic i udzielił takiej właśnie ważnej lekcji, że jeżeli cokolwiek możemy, jeżeli coś osiągniemy, to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy trwamy w społeczności z Nim, kiedy jesteśmy z Nim w relacjach, kiedy jesteśmy z Nim w bliskości. Drodzy, krótko po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej, czytamy o tym, że Pan Bóg jak gdyby w sposób taki celowy wprowadził ich w taką trudną, dziwną sytuację. Otwórzcie 2 Księgę Mojżeszową i tam chciałbym przeczytać, chwilkę spędzimy sobie dzisiaj w tym rozdziale, z 13 rozdziału wiersze od 17 i dalsze. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. I wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Potem odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom Izraela, by zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hahirot między Migdolem a morzem naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. Faraon zaś powie o synach izraelskich: zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i poznają Egipcjanie, że ja Pan. I tak uczynili. Przed Izraelitami, tak jak sprawozdaje ten tekst, znajdowało się Morze Czerwone. Po bokach znajdowały się wzgórza. A za ich plecami za chwilę miała się znaleźć potężna armia Faraona. Dlaczego, drodzy, Pan Bóg postawił ich w tak trudnym położeniu? Ze strategicznego punktu widzenia to była porażka. Żaden generał nie poprowadziłby swojej armii w miejsce, z którego nie ma ucieczki. Żydzi nie mieli tratew, nie mieli łodzi, nie byli w stanie przeprawić się na drugą stronę. Po bokach też nie było możliwości wycofania się, ucieczki, zabezpieczenia. W 17 wierszu czytamy o tym, że miało być łatwiej, że Bóg specjalnie nie poprowadził ich przez ziemię Filistynów, dlatego że obawiał się, że Izraelici mieliby wiele obaw, lęku, strachu przed zetknięciem się z tym ludem. Chociaż, jak czytamy, byli uzbrojeni. Dlaczego zatem Bóg decyduje się na taki dziwny
dziwny krok. Zważywszy, drodzy, na to, co czekało ten lud w przyszłości, Pan Bóg postanowił zorganizować dla nich taki przyspieszony kurs zaufania. Wiecie, czytamy o tym, że wyszli uzbrojeni, więc gdyby poprowadził ich przez te ziemię Filistynów, zawsze mieliby jakąś alternatywę. Zawsze by mogli podjąć walkę, zawsze mogliby się gdzieś wycofać, prawda? Mogliby uczynić jakiś manewr, ale będąc w takiej sytuacji, byli naprawdę skazani na porażkę. Bożym planem, drodzy, kiedy czytamy tą historię i znamy dalsze dzieje ludu Bożego, wiemy, że Pan Bóg chciał ich nauczyć takiego całkowitego, bezgranicznego polegania na Nim, zaufania tylko Jemu, w Jego możliwości. I myślę, że ta lekcja, którą Pan Bóg wtedy im chciał udzielić, jest tak samo ważna dzisiaj, jak była ważna dla ludu Bożego w tamtym czasie. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Ale czasami w naszym życiu też zdarzają się takie dziwne sytuacje, których nie rozumiemy, ale które z Bożego punktu widzenia mają bardzo duże znaczenie. Księga Objawienia, drodzy, w taki bardzo plastyczny sposób odsłania przed nami te wydarzenia, które przyjdą na lud Boży w czasach końca. I wiemy, że to nie będą łatwe doświadczenia, że przed ludem Bożym czasów końca będzie wiele trudności, z którymi będziemy musieli się też zmierzyć, tak jak kiedyś musiał się zmierzyć Izrael. Ale drodzy, gdy nadejdzie ten czas opisywany przez Księgę Objawienia, to przetrwają ten czas nie ci, którzy będą najsilniejsi, ale ci, którzy bezgranicznie ufać będą Bogu. Zgodzicie się z tym? Drodzy, pamiętam takie doświadczenie sprzed lat, kiedy pewnego dnia otrzymaliśmy pensję z żoną i zawsze mieliśmy taki zwyczaj, ażeby po prostu odłożyć już tego dnia wszystkie płatności, rachunki. I to tak dosyć fajnie działało. Oczywiście też dziesięcinę, ale tego dnia, kiedy żeśmy rozłożyli te wszystkie rzeczy na odpowiednie kupeczki, okazało się, że na życie już nie zostaje nam na przyszły miesiąc nic. Był tam jakiś dług, który trzeba było oddać też. I mieliśmy pewien dylemat. Co teraz? Jak przeżyjemy ten kolejny miesiąc? Coś tam w spiżarce było, prawda? Ale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie tyle, aby przetrwać do kolejnej pensji. I wiecie, pojawiła się taka pokusa. Pożyczymy sobie od Pana Boga, a w przyszłym miesiącu oddamy podwójnie. Ale wiecie, to był piątek. Następny dzień mieliśmy być na nabożeństwie i jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że pożyczać od Pana Boga się nie godzi. I uznaliśmy, że Pan Bóg zna naszą sytuację i On ma tysiące sposobów, ażeby pomóc nam rozwiązać to, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy. I tak zrobiliśmy. Następnego dnia poszliśmy do zboru, w kopercie była dziesięcina, daliśmy to do koszyka. I kiedy wróciliśmy po nabożeństwie, żona zauważyła, że w skrzyneczce na listy jest jakaś przesyłka. Poszedłem, wyjąłem, patrzę na kopertę, a tu maszynowym pismem jeszcze wtedy napisane, zaadresowane na nas. Odwracam na drugą stronę, patrzę od Jezusa. Zaintrygowało mnie to. Poszedłem do domu z kopertą, otwieramy ją wspólnie. Jak sądzicie, co tam było? To była dokładnie ta suma, drodzy, którą tego dnia złożyliśmy jako dziesięcinę do koszyczka. Nikt oprócz nas o tej sytuacji nie wiedział. Z nikim na ten temat nie rozmawialiśmy, ale wiedział ktoś, który był ponad nami. Wiecie, Pan Bóg jest naprawdę godzien zaufania. On zna wszelkie nasze troski, problemy. I On ma tysiące możliwości, aby te problemy pomóc nam rozwiązać. Ale czasami dopuszcza do pewnej takiej sytuacji, abyśmy okazali, na ile Mu ufamy, na ile jesteśmy gotowi iść za Nim, jak daleko jesteśmy w stanie być przez Niego prowadzeni w tym zaufaniu. I czasami te doświadczenia są naprawdę nam potrzebne, chociaż nie zawsze one są jakie? Przyjemne, prawda? Wtedy, kiedy się dzieją. Drodzy, czytamy w tej historii, że Izraelitom w tej wędrówce do Kananu ktoś towarzyszył.
Czytamy o słupie ognia, prawda, obłoku. Wiemy, że mieli świadomość tego, że to Pan im przewodzi, że ich prowadzi. Gdybyśmy czytali więcej, to dowiedzielibyśmy się, że gdy słup obok się podnosił, wtedy to był sygnał, że Izrael ma ruszać, bo wiedział, że Pan idzie przed nimi, prawda? Oni nie czuli się w tej wędrówce osamotnieni. Wiedzieli, że jest ktoś, kto się o nich troszczy. Ale dla wielu, drodzy, biorących udział w tej wędrówce było dziwne, że nie wybrano innej drogi. Czytamy w tym 18 wierszu, prawda, że to była droga okrężna ku morzu. Gdyby sami prawdopodobnie decydowali o wyborze kierunku, to tej drogi by akurat nie wybrali. Ale Pan Bóg często prowadzi nas takimi dziwnymi drogami, prawda, których my nie do końca rozumiemy i nie do końca akceptujemy, ale Pan Bóg wie, co robi, dlatego że ma jakiś określony cel, który chce zrealizować właśnie poprzez takie też i doświadczenia. I chociaż nie zawsze są to łatwe drogi, prawda, to jednak okazują się z perspektywy czasu już, kiedy jest to za nami, że to były te najlepsze drogi, prawda? Dlatego że na tej drodze towarzyszył nam Pan i widzieliśmy Jego działanie, Jego znaki i przeżyliśmy coś, o czym możemy opowiadać innym w przyszłości, że mamy takiego Boga. Dlatego, że dopiero po pewnym czasie, drodzy, rozumiemy, że no właśnie, Pan Bóg chce coś w naszym życiu zrealizować, czegoś nas nauczyć, coś nam o sobie opowiedzieć, abyśmy nabrali zaufania. Pamiętam takie doświadczenie, drodzy, też sprzed lat, kiedy moja mama pojechała do Hiszpanii i kiedy już tam była, kiedy troszkę się tam ogarnęła, tak sobie pomyślałem, to może i ja pojadę od czasu do czasu do niej. Troszkę sobie budżet domowy podreperujemy. No i tak było. I pamiętam, że kiedy pojechałem, a wcześniej był telefon, oczywiście praca czeka na ciebie, przyjeżdżaj. I pierwsze słowa, które padły po przyjeździe moim do Madrytu, usłyszałem, tej pracy już nie ma. A wiecie, w domu była żona, małe dziecko, dwulatek, a ja pojechałem po to, żeby pomóc, prawda? Jeszcze zabrałem jakieś oszczędności, które były, bo trzeba było bilet, przejazd, no i problem. I zacząłem się zastanawiać, co teraz, prawda? Bo to był też taki czas, kiedy nie tak łatwo było w Hiszpanii szybko znaleźć kolejną jakąś pracę, zajęcie. Moja mama wtedy pracowała u pewnych ludzi. Oni mieli swoją daczę poza Madrytem, kilkanaście kilometrów. I zdecydowali, że chcą tam pojechać. Mamę zabierają, żeby ona coś im tam zrobiła. I okazało się, że ja też się mogę zabrać. Może się na coś przydam. No i rzeczywiście tam się znalazło dla mnie coś do zrobienia, jakieś drobne remonty, jakieś malowanie, ogrodzenia też poza, takie patio. I zauważyłem, że taki człowiek przychodził i tak się przyglądał tej mojej pracy, raz z prawej, raz z lewej. Ja wtedy nic po hiszpańsku jeszcze nie potrafiłem, ale widziałem, że on sam próbuje coś do mnie zagadywać. W końcu poszedłem po mamę, mówię, słuchaj, pogadaj z tym gościem, bo on coś chce, a ja nie bardzo wiem, o co mu chodzi. Okazało się, że mieszka poza Madrytem, ale z drugiej strony i że tak się przypatrywał i spodobało się mu to, co ja robię i jak robię i stwierdził, że on ma elewację do pomalowania i że kiedy wrócę do Madrytu, to ja mam przyjechać tam i będzie czekać na mnie praca. I rzeczywiście, drodzy, tak było. Przyjechałem, zacząłem robić, ale kiedy robiłem z tą elewacją, drodzy, to przychodzili jego przyjaciele, rodzina, znajomi, przyglądali się temu. I drodzy, przez kolejne 13 lat, kiedy jeździłem do Madrytu na wakacje, praca tam na mnie czekała. Nigdy nie musiałem szukać pracy. Nigdy nie musiałem rozglądać się za pracą. Ta praca już tam była. Takie jedno zdarzenie, jedna sytuacja, która otworzyła, wiecie, możliwości na kolejne lata. Pan Bóg wie, co robi. Chociaż, tak jak mówię, czasami, kiedy przychodzi doświadczenie, no, pali się nam grunt pod nogami, mówimy, jak sobie poradzimy. Pan Bóg ma już pewien plan i wie, w jaki sposób rozwiązywać nasze problemy. Drodzy, ta dziwna, okrężna droga, którą szli Izraelici, zrodziła w sercu Faraona takie przekonanie, że za chwilę tych niewolników, których musiał wypuścić, będzie miał z powrotem w Egipcie.
Zobaczmy, co robi Faraon. 14 rozdział, wiersze 5 po 9. Gdy zatem doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili: cóżeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, tak, że nam już nie służą. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą. Wziął też 600 dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko, i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot, naprzeciw Baal-Safon. Faraon był przekonany, że niewolnicy z powrotem poprowadzeni zostaną do Egiptu. I tak po ludzku rzecz, patrząc na tą sytuację, miał całkowitą rację. Izraelici nie mieli żadnej alternatywy, żadnej możliwości ucieczku, a tym bardziej jakiegokolwiek oporu. Byli po prostu w pułapce. Czego, drodzy, nas uczy ta historia? Otwórzcie pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i tam wiersz 8. Taki znany tekst, który nieraz przywołujemy na pamięć. Pierwszy Piotra, 5 rozdział, wiersz 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Drodzy, szatan nigdy nie odpuszcza. Nawet jeżeli zostałeś uwolniony przez Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, jeżeli pewnego dnia upadłeś na kolana pod krzyżem i wyznałeś Boga i zaprosiłeś Go do swojego życia, to podobnie jak Faraon, szatan nigdy nie uzna porażki. Mimo że będziesz należeć do Jezusa, on będzie robił wszystko, żeby ci uprzykrzyć twoje życie, żeby obrzydzić ci tą przyjaźń z Jezusem, żeby z powrotem zaciągnąć cię do swojego orszaku. Zrobi wszystko, żebyś żałował decyzji, którą podjąłeś dla Jezusa. Mieliście takie momenty, kiedy zastanawialiście się, czy dobrze zrobiliście? Cenę, którą przyszło wam zapłacić? Prawda? Przykrości, które was spotkały? Myślę, że nieraz gdzieś takie myśli nam się w głowach pojawiały, kiedy przychodziły trudności. Diabeł nigdy nie przyzna się do porażki. Doświadczacie ataków? Pokus? Zdarzają się wam upadki? Mówiliśmy dzisiaj o świątyni, o służbie Jezusa, prawda? O tym, co czyni dla nas. Dlaczego? Dlatego, że diabeł atakuje. Dlatego, że on nadal stara się nas odzyskać. Ale jeżeli takie rzeczy dzieją się w naszym życiu, drodzy, to jest to oznaka tylko tego, że jesteśmy po tej właściwej stronie barykady. Zgodzicie się? Gdybyśmy byli po jego stronie, to mielibyśmy lżej, prawda? Ale że jesteśmy po przeciwnej, to znaczy, że no, jeśli nie może nas mieć już, to przynajmniej po prostu to życie nam stara się zepsuć. Czujecie czasami jego oddech na swoich plecach? Co wtedy możemy zrobić, drodzy? Rzucić się tylko w ramiona naszego Zbawiciela i oddać mu wszystko, co dotyczy naszego życia, w jego dłonie. Izraelici, kiedy czytamy tą historię, byli przerażeni tym, co się wydarzyło. To, w jakiej sytuacji się znaleźli. Czuli się zgubieni. Ale, drodzy, właśnie często tym niezwykłym doświadczeniom duchowym towarzyszy zniechęcenie. Izraelici opuścili Egipt pośród wielu niesamowitych doświadczeń. Widzieli spadające plagi na Egipt. Wiedzieli, mieli przekonanie o tym, że Bóg za tym stoi. Czyli, że mają niesamowitego obrońcę, kogoś, kto potrafi ich wyrwać z różnych sytuacji, w których się wtedy znajdowali. Wyszli
z Egiptu pełni radości, uśmiechu, prawda, szczęścia, stało się to, na co czekali ich ojcowie przez 400 lat ponad. To stało się ich udziałem i to jeszcze pośród takich manifestacji. A jednak, drodzy, kiedy znaleźli się w kolejnym doświadczeniu, to tak jakby zupełnie zapomnieli o tym, czego byli świadkami tak niedawno. Macie tak czasami? Zdarza się wam? Widzimy Boże działanie, mamy za sobą szereg różnych doświadczeń, sytuacji, gdzie widzieliśmy Boże działanie, a kiedy przychodzi kolejne doświadczenie, to tak jakbyśmy zapomnieli o tym, co było wcześniej, jakiemu Bogu służymy, prawda? Macie tak? Ja tak mam. Przyznam się wam, tak. Są sytuacje, kiedy jak gdyby zapominam o tym, jakiemu Bogu służę, jakie ten Bóg ma możliwości, sposoby rozwiązania problemów, w których mogę się znaleźć. Może tak na chwilkę przejdźmy do innego doświadczenia. Pamiętacie Eliasza na Górze Karmel? Wcześniej spotkanie z Achabem, prawda? I Eliasz mówi, zgromadź na Górze Karmel proroków Baala, lud, zrobimy doświadczenie. Dwa ołtarze. I czytamy o tym, że przez niemal cały dzień ci prorocy Baala tańczyli, śpiewali, zadawali sobie rany, aby spadł ogień z nieba, aby tam na tej górze okazało się, który Bóg jest prawdziwym Bogiem, aby lud wreszcie, ten kulejący na dwie strony, mógł się określić, za kim chcą pójść, prawda? Po czyjej stronie chcą się opowiedzieć. Ale ogień z nieba nie spadł. A potem czytamy o Eliaszu, który stawia ołtarz, kładzie ofiarę, każe polać ten ołtarz wieloma litrami wody, prawda? A nawet rów, który jest wokół, jest wypełniony wodą. A potem uklęknął i skromna, ale szczera modlitwa i spada ogień z nieba. Lud woła, pamiętacie co? Pan jest Bogiem, prawda? Widzieli doświadczenie, przeżyli coś. Wielka chwila triumfu, wielka chwila chwały Eliasza także, jako Bożego proroka. I potem czytamy o tym, że Eliasz biegnie przed rydwanem Achaba, bo już potężna burza, deszcz, prawda? 3 lata nie padało. Kolejne, Boża odpowiedź na to, co się wydarzyło. Ale potem czytamy o tym, że Eliasz otrzymuje poselstwo od Izabel. Pamiętacie, jak ono brzmiało? To, co ty uczyniłeś moim prorokom, to będzie z tobą jutro. Pamiętacie, jaka jest reakcja Eliasza wtedy, tego wielkiego proroka? Ucieka na pustynię. A pamiętacie, czego sobie życzy? Śmierć. Ten wielki prorok, prawda? Po tak niesamowitym doświadczeniu pełnym chwały Bożej, objawienia mocy, ten, który przez te 3 lata stał po stronie Boga i jedna groźba. Widział, co się wydarzyło przed chwilą i ucieka. Pamiętacie Jana Chrzciciela, który dokonuje chrztu, widzi Jezusa i mówi, oto baranek Boży. Prawda? Jest przekonany, że to jest ten, który był zapowiedziany. Nie ma w tym momencie żadnych wątpliwości. Ale w innej okoliczności spotykamy Jana w więzieniu. Pamiętacie, jakie poselstwo posyła do Jezusa w pewnym momencie? Czy ty jesteś tym, na którego czekaliśmy, czy może mamy dalej czekać, tak? W chwilach trudnych doświadczeń widzimy, że Słowo Boże pokazuje nam szereg różnych takich sytuacji, gdzie ci, co stali mocno po stronie Boga, byli też tylko ludźmi i mieli też takie chwile, kiedy przychodziły zwątpienia, kiedy byli pod presją w różnych trudnych sytuacjach. Drodzy, Izraelici zamknięci w tej pułapce tam, nad Morzem Czerwonym, bez wyjścia, bez alternatywy, przechodzili podobnego rodzaju zwątpienie i kryzys. Gdy ujrzeli tumany kurzu wzbijane przez koła rydwanów Faraona, wpadli w panikę. Otoczeni z każdej strony przeciwnościami, morze, góry, a z drugiej strony za plecami ta armia, która się gwałtownie zbliżała w ich kierunku, gdzie oni wtedy mogli spojrzeć, drodzy? Tylko w górę.
Tylko tam mogli oczekiwać ratunku. Ratunek mógł przyjść tylko z góry. 14 rozdział, wiersz 10 po 12. A gdy Faraon się zbliżał, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, byśmy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Jak często później jeszcze Mojżesz usłyszy tego rodzaju wyrzuty ze strony swoich pobratymców? Co stanowi, drodzy, o powodzeniu w tej duchowej walce, kiedy przychodzi kryzys? Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział i tam wiersze 24 i dalsze. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Na kim budujemy, drodzy? Na czym stoi nasza budowla? Komu ufamy, kiedy przychodzi kryzys? Czy nasza wiara oparta jest na mocnym fundamencie? Może, drodzy, obecne wydarzenia są takim sprawdzianem naszego zaufania do Pana Boga. Zastanawialiście się nad tym? Może Pan dopuścił taki czas trudny, abyśmy przyjrzeli się temu, jak mocna jest nasza wiara, jak mocne są nasze więzi i relacje z Nim w obliczu kryzysu. Może, drodzy, został darowany nam czas, aby naprawić te może troszkę nadkruszone mury naszej wiary, naszego zaufania i zdążyć na czas, gdy przyjdą trudniejsze doświadczenia, które niewątpliwie są przed nami i nie mamy się co oszukiwać. Może Pan i nas, tak jak kiedyś Izraelitów, poddaje próbie, aby nauczyć nas właśnie tego całkowitego polegania tylko na Nim, zaufania tylko Jemu w obliczu sytuacji kryzysowych. Pewnego dnia, drodzy, znajdziemy się w miejscu, gdzie żadne ludzkie wysiłki nas nie ocalą i zostanie nam tylko Pan. I zostanie nam tylko Pan. Jesteście tego świadomi? Pamiętam takie doświadczenie, kiedy pewnego dnia żona powiedziała, że gaz w naszej butli się kończy. Rzeczywiście widziałem, że płomyk przygasa. Poszedłem do garażu, bo tam mamy podpiętą instalację. Potrząsłem tą butlą, płomyk jeszcze skoczył i jeszcze dokończyła gotowanie. Ale mieliśmy świadomość tego, że to już jest, to są opary. I że następnego dnia po prostu już chyba nic nie ugotujemy. Taka butla starczała nam na 2 tygodnie. Wtedy były dzieci, więcej gotowaliśmy, używaliśmy gazu. Ale następnego dnia oczywiście pomodliliśmy się o rozwiązanie tej sytuacji. Nie mieliśmy znów, tak się zdarzyło, pieniążków, pożyczać nie chcieliśmy. I prosiliśmy o to, aby Pan Bóg dał rozwiązanie. Następnego dnia żona włączyła gaz, palnik się zapalił i ugotowaliśmy kolejny posiłek. Wieczorem, kiedy żona przygotowywała kolację, zapaliła gaz i płomień znów się palił. Wiecie, jak długo się palił? Przez kolejne 30 dni. Ta butla była naprawdę pusta, ale Pan Bóg ma możliwości. Pan Bóg ma moc,
i odpowiada na nasze modlitwy. Wiele takich doświadczeń, drodzy, moglibyśmy opowiadać, gdzie Bóg dzisiaj też działa, tak jak działał kiedyś. Tylko czy my chcemy tego Pana Boga doświadczyć, prawda? Czy jesteśmy gotowi okazać wiarę i zaufanie? I zwracać się w kryzysowych sytuacjach właśnie do Niego, a nie szukać własnych rozwiązań. Bo gdy szukamy własnych rozwiązań, to pozbawiamy się Bożych błogosławieństw. Nie wiem, czy tak na to patrzycie czasami. Odbieramy Panu Bogu możliwość tego, aby mógł On przyjść nam z pomocą i ratować nas w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zanim Pan Bóg mógł podjąć działanie na rzecz swojego ludu, drodzy, oni musieli zrozumieć tą całkowitą zależność i całkowite poleganie na Nim, a nie na sobie, nie na własnych możliwościach. I wtedy dopiero byli gotowi na to, ażeby Pan Bóg mógł zacząć działać. Właśnie wtedy, kiedy będą gotowi Mu zaufać. Jaka była odpowiedź, drodzy, Mojżesza na te utyskiwania, na te przykre słowa, które usłyszał z ust swoich pobratymców? Czytajmy wiersz 13 i 14. Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. To, co powiedział Mojżesz, drodzy, wcale nie sugerowało jakiejś bezczynności ze strony Izraelitów w tamtym czasie. Ich działaniem było okazywanie zaufania w to, co Bóg może dla nich w tej sytuacji uczynić. Prawda, że to nieraz trudniejsze jest? To właśnie czekanie na to, co Pan Bóg może zrobić, a nie my? Wiara, drodzy, zrodzona w tym doświadczeniu miała być takim kapitałem Izraelitów na przyszłość, na te doświadczenia, które jeszcze były przed nimi. Gdy Izraelici, drodzy, byli już gotowi, aby zaufać Bogu, to Pan Bóg dał wtedy dopiero wyjście. 14 rozdział i od wiersza 23 do końca. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany, jego jeźdźcy, a nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i wzniecił popłoch w wojsku egipskim. I sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zaś rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił Pan Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Laska, przy pomocy której na Egipt spadały plagi, teraz przysłużyła się temu, aby rozdzielić morze, przez które po suchym dnie Izraelici przeszli na drugą stronę. Egipcjanie w swojej zapalczywości, w ciemnościach, bo czytamy o tym, że to, co było światłem z jednej strony, stało się ciemnością z drugiej strony dla Egipcjan, weszli w środek, nie zdając sobie sprawy, że są już na terenie morza. Gdy zaczęły odpadać koła ich rydwanów, gdy zaczęły się zapadać, wtedy zdali sobie sprawę w położeniu, w jakim się znaleźli. Ale już nie było dla nich ratunku. Pan Bóg rozwiązał problem, w którym znalazł się Jego lud. Drodzy, gdy Izraelici osiągnęli drugi brzeg, czytamy o tym, że już świtało. I
Gdy czytamy, drodzy, ten fragment opisujący nam tą dramatyczną sytuację i Izraelitów, ale też Egipcjan, to w 31 wierszu, jeszcze raz go przeczytam, jest taka ciekawa rzecz, która zwraca moją uwagę. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Drodzy, czy nie mieli wcześniej powodów do tego, aby ufać Bogu? Aby polegać na Nim? Dopiero kolejne doświadczenie mówi o tym, że no, wtedy uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Chociaż idąc dalej, gdybyśmy czytali, wiemy, jak ta wiara wyglądała i czym się nieraz objawiała. Ale w tym czasie, przy tym kolejnym doświadczeniu, kiedy zobaczyli namacalne działanie Boga, jeszcze raz zdali sobie sprawę z tego, komu służą, kto ich wyprowadził, jak potężną mocą ten Bóg dysponuje. Czy z nami nieraz nie jest podobnie, drodzy? Szereg doświadczeń, moc doświadczeń, o których opowiadamy, tak jak ja teraz chociażby, prawda? Ale kiedy przychodzi kolejne doświadczenie, jak wtedy się zachowuję? Czy mam taką wiarę, takie zaufanie, takie poleganie na Panu Bogu? Wątpimy, chociaż mamy tyle dowodów Bożej miłości, Bożej opieki, Jego troskliwości nad nami. Pamiętam takie doświadczenie, drodzy, powoli kończąc, nasz syn wiosną tamtego roku miał bronić pracy dyplomowej, ale przyszła pandemia, przyszły ograniczenia, pozamykano uczelnie i dostał wiadomość, że będzie mógł na jesieni bronić się. No, zyskał czas, prawda, mógł się lepiej przygotować do tego, ale to nie była taka komfortowa sytuacja, bo już chciał zakończyć, podjąć pracę, jakieś swoje plany miał. I wiecie, zbliżała się jesień. A gdy zbliżała się jesień, słupki zachorowań zaczęły piąć się w górę. I już mówiono o kolejnym lockdownie. I zastanawialiśmy się, czy zdąży obronić się. I wyobraźcie sobie, drodzy, że modliliśmy się w tej sprawie też. Daniel doczekał, obronił się pięknie, a następnego dnia ogłoszono, że wszystkie uczelnie w Krakowie, włącznie z Jagiellońskim, zostały zamknięte. Jeden dzień różnicy i musiałby nie wiadomo, jak długo czekać z nim. Pan jest wielki, wiecie, uklękliśmy, dziękowaliśmy za to, w jaki sposób działa, jak po prostu chroni, w jaki sposób prowadzi, jakie możliwości ma. Drodzy, kiedy czytamy dalej, to 15 rozdział, gdy rozpoczyna się pieśnią Mojżesza. Chciałbym, żebyście w swoich domach ją sobie przeczytali, gdzie Mojżesz nie był w stanie oprzeć się, żeby nie uwielbić Boga, żeby nie oddać chwały Bogu za to, czego dokonał. Ale jest taka ciekawa analogia, drodzy, bo w 15 rozdziale Księgi Objawienia, też 15 rozdziale, czytamy o innej pieśni. Wiecie jakiej? Pieśni Baranka. O pieśni zbawionych. O pieśni tych, którzy staną nad innym morzem. Morzem ze szkła, jak czytamy. I także oni zaśpiewają pieśń. Pieśń Mojżesza, ale też pieśń Baranka. Pieśń, której nikt nie będzie w stanie się nauczyć, jak tylko ci, którzy przez te doświadczenia końcowe przejdą. Chciałbym życzyć sobie i wam, kochani, abyśmy byli pośród tych, którzy pewnego dnia, już w tej nowej rzeczywistości, uwolnieni od doświadczeń, trosk i trudności, abyśmy byli wśród właśnie tych, którzy będą mieć radość wyśpiewania pieśni uwielbienia dla Baranka, który prowadzi, który jest wierny i który troszczy się i będzie troszczył się o nas przez całą wieczność. Tego życzę sobie i wam, drodzy kochani. Amen. Dobry nasz Panie, jeszcze raz przychodzimy przed Twoje oblicze, aby podziękować Ci za to, jakim cudownym Bogiem jesteś. Aby podziękować Tobie za ratunek, za ocalenie, za krzyż, krew, która została przelana dla naszego zbawienia, za tak wiele dowodów Twojej miłości i troski, także i teraz, i dziś,
Dziękujemy Ci za to, że jesteś kimś, do kogo możemy zwracać się. Mamy ten wielki przywilej, że Ty chętny jesteś, aby słuchać, kiedy przychodzimy z naszymi troskami, problemami, ale też i czekasz, kiedy przychodzimy po to, aby wielbić, aby oddawać Tobie chwałę, aby opowiadać o tych cudach, które czynisz, czyniłeś w naszym życiu. Daj, Panie, abyśmy nie zapominali tego, w jaki sposób prowadziłeś nas do dnia dzisiejszego. Abyśmy w pamięci mieli te wszystkie wydarzenia, gdzie okazywałeś swoją moc i pokazywałeś, jakimi możliwościami dysponujesz, aby ratować, aby przychodzić z pomocą wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Panie, to jest naszym kapitałem, to jest naszym bogactwem, że mamy z Tobą doświadczenia, które świadczą o tym, że jesteś Bogiem, który także i w tych przyszłych doświadczeniach będzie nas prowadził, ratował i wspierał. Cieszymy się, że dzisiaj możemy o tym opowiadać, także i w ten sposób oddając Tobie chwały. Dobry Boże, daj, abyśmy z tych nauk Słowa Bożego, które studiujemy, mogli wyciągnąć też i nauki na czas, w którym dzisiaj żyjemy i abyśmy potrafili z ufnością patrzeć w przyszłość. Wielu ludzi nie ma tego pokoju, radości, tej pewności. My dzięki Tobie możemy to mieć. I za to także chcemy Tobie dziś dziękować i wielbić Cię przez Pana Zbawiciela naszego. Amen.